Partnerem strategicznym programu jest PKO Bank Polski. Dobry wieczór Państwu. Dziś w Biznes Polska zastanowimy się, na ile nowe Centrum Analiz Strategicznych pomoże rządowi zaprognozować i zaprojektować lepszą przyszłość. Majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej przyniosło niezbyt dobre wieści dla posiadaczy oszczędności, zachęcające za to osoby zastanawiające się nad zaciągnięciem kredytów. Rada potwierdziła, że nie planuje podwyższania stóp procentowych niemal na pewno do końca 2019 roku, a prawdopodobnie także w 2020. Komisja Nadzoru Finansowego zwraca się do inwestorów, którzy działaniami pośredników zostali wprowadzeni w błąd co do charakteru oferowanych obligacji spółki GetBack i ryzyka z nimi związanego, o kierowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa bezpośrednio do właściwych jednostek prokuratury. KNF wskazuje, iż takie zachowanie może co do zasady stanowić przestępstwo oszustwa z artykułu 286, paragraf 1 kodeksu karnego, polegającego na wprowadzaniu w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W ramach rządowego pakietu ułatwień dla firm, 100 zmian dla firm, ruszają konsultacje w sprawie prostej spółki akcyjnej, która ułatwi rozwój m.in. startupom, poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Projekt przewiduje m.in. elektronizację procedur i wymóg 1 zł kapitału na start. Choć globalne rynki stały się miejscem, w którym egoizm i nadużycie władzy mogą potencjalnie zaszkodzić całej społeczności, to wielu finansistów i inwestorów giełdowych jest ożywianych dobrymi i słusznymi intencjami. Czytamy w opublikowanym dziś dokumencie dwóch watykańskich dykasterii na temat finansów. Dokument nosi tytuł Economicus e Pecuniare Questiones – Zagadnienia ekonomiczne i finansowe, a podpisały się pod nim Kongregacja Nauki i Wiary oraz Dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka. W dokumencie zauważono, że rynki służą obecnie najbogatszej mniejszości świata i osiągają zyski w stopniu, który tworzy kulturę głęboko amoralną. Wskazano, iż globalne rynki powracają do krótkowzrocznego egoizmu, który przed 10 laty doprowadził do poważnego kryzysu finansowego. Dziś wchodzi w życie podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja tworzy nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, to znaczy umowę o pomocy przy zbiorach. Nowość tej umowy polega na tym, że od wynagrodzenia pomocnika rolnika trzeba będzie zapłacić tylko niewielką część składek do ZUS, wypadkową i chorobową, a także podatek do Urzędu Skarbowego. Ma to zapewnić minimum ochrony ubezpieczeniowej takim pracownikom, z którymi rolnicy najchętniej zawierali dotychczas umowę o dzieło, które nie gwarantowały żadnych świadczeń w razie wypadku. A takich w rolnictwie jest w czasie zbiorów dość dużo. 8% gazów cieplarnianych powstaje w wyniku działalności turystycznej. Najbardziej niszczą środowisko Amerykanie, Chińczycy i Niemcy. Australijscy badacze pod przewodnictwem dr Aruminy Malik z Uniwersytetu w Sydney przeanalizowali wpływ turystyki na środowisko naturalne. Bardzo dużo czasu poświęcamy na historię Polski, na różne wydarzenia, rzadko zastanawiamy się nad przyszłością. Niedawno powstało Centrum Analiz Strategicznych, które ma zająć się projektowaniem prawa, tak aby sprawiało ono jak najmniej problemów obywatelom, projektowaniem rozwoju polskiej gospodarki, tak oczywiście, żeby produkty, które będą wytwarzane, były innowacyjne, a to oznacza przede wszystkim wysoką marżę, która pozwala akumulować kapitał i tworzyć nowe przedsięwzięcia. Czy mamy w Polsce osoby, które są w stanie przewidzieć przyszłość i nadać polskiej gospodarce odpowiednie kierunki, ekspertów, którzy niedługo w Centrum Analiz Strategicznych zastanowią się, w jakim kierunku pójść? Oczywiście, że mamy i mamy nadzieję, że uda się takie osoby zebrać w jedną sprawną drużynę, która będzie pracowała tak, jak życzą sobie tego wszyscy obywatele. Ja Państwa teraz zapraszam na głosy ekspertów, którzy rozwiną temat. Przyszłość jest niewiadoma, a przeszłość jest dana. Dlatego, że emocje związane są z przeszłością, a przyszłość z punktu widzenia rządzących i to na poziomie rządowym i samorządowym jest zjawiskiem niepewnym, związanym z pełnieniem przez nich funkcji.
o tych rzeczach, które są dzisiaj niemożliwe i wydają się niemożliwe, bo one przyjdzie ktoś i nam pokaże, że one są jednak realne i całkowicie możliwe do zrealizowania. Z uwagi na kadencyjność odpowiadają politycy tylko i wyłącznie na bieżące potrzeby społeczne, na przyszłość, a przyszłość odnosi się do potencjalnych następstw, korzyści, również kosztów, ale może nie dotyczących konkretnego obecnego decydenta. W myśleniu strategicznym ja odrzucam stereotyp. Są wszystko takie pytania, które niestety nie przynoszą odpowiedzi na tu i teraz i problemy organizacyjne, instytucjonalne, własnościowe jakiegoś ministra, który ma tysiące spotkań, sekretarkę do niego dzwoniącą, gdzie jest, bo zaczyna mu się kolejne, a potem musi jechać jeszcze otwierać jakąś szkołę albo remizę czy ktokolwiek innego. I to samo dotyczy premiera, bo te bieżące problemy często są przytłaczające. W Polsce mieliśmy Centralny Urząd Planowania, potem mieliśmy Rządowe Centrum Studiów Strategicznych i niestety obie instytucje zostały zlikwidowane. Tak naprawdę system programowania, planowania wieloletniego został wymuszony przez Komisję Europejską ze względu na to, że Polska, musząc się przygotowywać do kolejnych perspektyw absorpcji funduszy unijnych, musiała przygotowywać plany i strategie. No a w praktyce to spowodowało, że na poziomie krajowym odeszliśmy realnie od myślenia długoterminowego. Same analizy są bezużyteczne, jeżeli nie wyjdzie z tego synteza. Łatwiej jest prowadzić analizy, bo to są analizy dziedzinowe, analizy branżowe, natomiast musi być ktoś, kto ma olbrzymią wiedzę, żeby te wszystkie analizy połączyć w całość. Symptomatycznym problemem polskiego państwa od wielu lat jest swoisty brak mózgu, bo mamy ręce, nogi, mamy oczy, mamy służby specjalne, mamy armię, policję, różne instrumenty, ministerstwa, urzędy centralne. I bardzo łatwo jest krytykować przeszłość i mądrzyć się, co by było, gdyby było. Natomiast myślenie o przyszłości jest dosyć skomplikowane, chociażby z takich względów, że trzeba mieć daleko idące dane, na podstawie których można analizować przyszłość. Trzeba określać bardzo poważnie ryzyko, nie niepewność, tylko ryzyko, które musi być mierzalne i określone w czasie. No i trzecim elementem, no, trzeba ponosić odpowiedzialność za to, co się zdarzy w przyszłości, chociażby w jakimś zakresie. Jest bardzo wiele takich instytucji, które w momencie, w którym prawo powstaje, muszą ze sobą współpracować, a w zasadzie siebie wzajemnie krytykować po to, żeby zmienić postać rzeczy, no nie wiem, stworzyć bardziej doskonałe akty prawne, czy też polepszyć jakość życia obywateli. Rozwiązanie, które jest planowane, czyli takie centrum strategiczne rządu, jest niezwykle cennym narzędziem, jeżeli będzie podejmowało analizy zjawisk przyszłych, które będą silnie oddziaływać w wymiarze społeczno-gospodarczym na zjawiska i decyzje, które są niezbędne do podjęcia. Będzie oceniać te zjawiska, będzie próbować wyciągać wnioski, będzie podpowiadać politykom, jak najlepiej zaspokajać potrzeby społeczne, te bieżące, ale w kontekście przyszłych następstw. Myślenie strategiczne to jest wyobraźnia. Myślenie strategiczne to jest myślenie o przyszłości. Myślenie strategiczne to też odpowiedzialność wobec siebie, wobec swojego zespołu, wobec społeczeństwa. To jest bardzo, bardzo trudna praca. To jest myślenie, które musi być twórczym myśleniem. To jest myślenie, jak powiedziałem, z dosyć dużą dozą wyobraźni i wymagające dosyć dużej wiedzy interdyscyplinarnej. No, myślenie liniowe jest najprostsze, najbardziej rozpowszechnione, oparte na ocenie zjawisk historycznych i ma charakter tylko i wyłącznie prognostyczny. To nie jest centrum, które powinno się tym zajmować. To nie powinno być miejsce dokonywania analiz prognostycznych, punktowych. To powinno być centrum, które powinno analizować poprzez narzędzia foresightowe, bardzo szeroko rozpowszechnione na świecie, z dużą metodyką i metodologią, którą jesteśmy w stanie przenieść i zaimplementować w Polsce. W każdym procesie budowy strategii trzeba odnaleźć jej rdzeń, czyli trzeba odnaleźć to, co się nazywa elementem przewagi konkurencyjnej. Trzeba odnaleźć, jak na podstawie strategii można budować pewną przewagę. Chodzi o to, żebyśmy budowali rozwiązania wieloscenariuszowe, żebyśmy zaczęli myśleć szerzej i brali pod uwagę również te aspekty, które mają mniejsze prawdopodobieństwo w zdarzeniu, ale silnie mogą oddziaływać na gospodarkę.
czego my nie mamy w ogóle w państwie jako istotniejszego elementu, bo PRL to zniszczył, bo z tego korzystał i ośmieszył w pewnym sensie te metodyki, to jest foresight, czyli umiejętność zebrania specjalistów, ale także przeciętnych Polaków w różnego typu badaniach i metodykach badawczych po to, żeby przewidywać systemowo najistotniejsze zmiany paradygmatu, na przykład moment, w którym telefony będą elementem implantu w człowieku, bo to nie będzie niosło za sobą różne konsekwencje prawne. No to jest właśnie potrzebna pewna wyobraźnia i zrywanie ze stereotypami, ze schematami. No dzisiaj innowacja powstaje na takiej zasadzie, że ja zrywam ze schematem, ja zrywam z przyzwyczajeniem, ja tworzę coś, czego do tej pory nie było i potem przekonuję do tego ludzi. To powinno być centrum wyprzedzające, to powinien być system wczesnego ostrzegania o zjawiskach, które są istotne z punktu widzenia gospodarki, przestrzeni, społeczeństwa, polityki. Typu ludzi potrzebujemy. My potrzebujemy z jednej strony wizjonerów do budowy strategii, ale wizjonerów, którzy mają dosyć dobre przygotowanie biznesowe. A takich ludzi też tak dużo znowu specjalnie nie ma. I myśleć, i liczyć konsekwencje, skutki, no to oznacza, że trochę może być tak jak w tym Polska albo będzie wielka, albo jej nie będzie wcale, jak jest w mantrze do strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Centrum powinno wychodzić naprzeciw zmianom, które mamy i w gospodarce, i w społeczeństwie, ale przede wszystkim w polityce i geopolityce, międzynarodowej geopolityce. Dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy stali się nie tylko reaktywni na różnego rodzaju zjawiska zewnętrzne, ale umieli je wytworzyć i spowodować, że przestrzeń do naszego działania będzie zwiększona. Przyszłość przed Polską może być wspaniała. W naszym studiu pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Panie Andrzeju, czekamy na Centrum Analiz Strategicznych, które praktycznie zostało odwołane przez pana Marcinkiewicza. Mieliśmy takie Centrum Studiów Strategicznych i od tego czasu nie mieliśmy ośrodka, który planował, ale wydaje się, że praktycznie po 1989 roku mało z których działań to było działanie planowane długoterminowe. Może poza Unią Europejską, NATO, ale później jeśli chodzi o kwestie reform, to chyba tak to nie wyglądało. Na początku lat 90. wygraliśmy rządowy przetarg na doradzanie strategiczne. I jednemu z polskich rządów doradzaliśmy, nawet zmienił się premier i doradzaliśmy dalej. Powstał z tego spory dorobek analityczny, który częściowo jest publicznie dostępny jeszcze do tej pory, ale na koniec tego projektu, mam to na ministerialnym piśmie i z ministra podpisem, dostaliśmy skwitowanie tego projektu, że nasze analizy były na najwyższym światowym poziomie, bo pracowali z nami profesorowie, eksperci z różnych miejsc na świecie, ale filozofia rządu była inna, nie skorzystał z tych materiałów. Oczywiście pisaliśmy, jak ograniczyć w Polsce korupcję, a ten rząd akurat miał to do siebie, że znany był z wielu zdarzeń korupcyjnych, które przeszły do historii III Rzeczpospolitej. Stąd jest to tylko kwestia, czy naprawdę rządy chcą opierać się na bezsprzecznej wiedzy i doświadczeniu dostępnym na wyciągnięcie ręki, a do tej pory tak nie było, mimo że tych instytucji było wiele i tak naprawdę kancelaria premiera jest jednym wielkim centrum analitycznym do tej pory, bo przygotowuje pracę pana czy pani premier cały czas. No i od miesiąca mamy Centrum Analiz Strategicznych. Zapowiadane są analizy, które pozwolą polskiej gospodarce lepiej się rozwijać w przyszłości. I to nie jest łatwe zadanie. Mamy bardzo dużo ekspertów w Polsce, ale jak zbudować grupę ekspertów, którzy są faktycznie najlepsi w swoim fachu, potrafią wspólnie zaprognozować przyszłość? Nie da się przyszłości zaprognozować. To jest rzecz, która nie udała się nikomu. Warto cofnąć się na przykład do doświadczeń japońskich, kiedy w Japonii było nawet specjalne ministerstwo do prognozowania strategicznego rozwoju Japonii. Jest opisywane w bardzo wielu podręcznikach międzynarodowych, jak to Japonia chciała rzucić wyzwanie światu i zrobiła ministerstwo, które się nazywało MITI.
I powstała nawet książka Mit, Miti, gdzie na przykład wszyscy ci najzdolniejsi analitycy japońscy doszli do wniosku, że w Japonii nie można rozwijać przemysłu samochodowego i przemysł samochodowy administracyjnie trzeba tępić. Do lat 70. rządy Japonii tępiły działalność pana Hondy, Toyody i wielu innych, można powiedzieć, kapitanów japońskiego przemysłu, którzy wbrew polityce rządowej doprowadzili do tego, że przemysł samochodowy Japonii dzisiaj jest jedną z wizytówek tego kraju. A wtedy inwestowano w zupełnie inne sektory, które w Japonii specjalnie się nie rozwinęły. Jakie na przykład? Bardzo stawiano na chociażby przemysły ciężkie i chemiczne, które oczywiście przydają się wszędzie. No i teraz tak samo w Polsce. Natomiast premier Mateusz Morawiecki ma strategię odpowiedzialnego rozwoju. Jest to plan długoterminowy. Jak pan myśli, które z tych strategii zaplanowanych działań, programów od budowy statków po programy związane z rozwojem lotnictwa i tak dalej, które na koniec wyjdą, a które okażą się jednak... Żadne. No, prosta odpowiedź, żadne. Z prostego powodu w Polsce do tej pory przyjęto prawie 500 strategii narodowych na poziomie Polski, nie licząc strategii regionalnych. Stąd, skoro nie ma jednej narodowej strategii, gdzie jest kilka celów, a nie 500 szczegółowych na setkach stron. To chyba jest związane z obecnością w Unii Europejskiej. Nie, te liczne strategie nie. Sektorowe, nie. Branżowe, nie. Regionalne i państwowe. Wbrew pozorom Unia nie jest aż tak beznadziejnie głupia, jak się ją posądza, chociaż w dużej części jest uzasadnione podejrzenie graniczące z pewnością po tym, co publikuje. Natomiast mogą być różne strategie opracowywane i robią to samorządy lepiej lub gorzej. Jak porównamy też strategie regionalne, chociażby dotyczące rolnictwa regionów Włoch, one są rewelacyjne, bo pewne miejsca we Włoszech tak są rozpoznawane poprzez to, co robią i są unikalne w skali nie tylko Unii, ale świata, że właśnie na tym to polega strategia, żeby się w czymś zacząć specjalizować. Ale wracając do kwestii strategii. Decyzja rządu jest niezwykle ciekawa, żeby mieć swoje centrum analityczne, tylko do tej pory jest takich centrów w ramach rządu bardzo dużo, bo przypomnijmy, że niedawno jedno z ministerstw pana premiera już miało chyba setki ekspertów i analityków, których pracę po 2 latach warto by poznać, jaki jest dorobek i urobek tej grupy. Ważne jest to, żeby w Polsce faktycznie polityka, co twierdzę, była oparta na wiedzy. Skoro pan premier żąda, żeby gospodarka była oparta na wiedzy, to może zacznijmy od polityki. To, co jest w Polsce potrzebne... No to w takim razie te Centrum Analiz Strategicznych jest to krok w dobrym kierunku. Tu się zgadzam. Pod warunkiem, że zostaną zlikwidowane wszystkie etaty we wszystkich ministerstwach, które dzisiaj zajmują się analizami strategicznymi, bo nie ma sensu, aby ta struktura była zmultiplikowana. Czyli w każdym ministerstwie, w każdym instytucjach centralnych są osoby odpowiedzialne. Są osoby odpowiedzialne za wizję, strategię i tak dalej. Skoro rząd ma mieć jedno miejsce, gdzie są wypracowywane, zintegrowane właśnie analizy i tak dalej, to należy wszystkie te etaty i pieniądze zlikwidować i zaoszczędzić na inne społecznie ważne cele, które dzisiaj widać jest ich więcej niż możliwości sfinansowania. Ale wróćmy do takiego raportu, który był przedstawiany 4 lata temu w Kancelarii Prezydenta, gdzie zastanawiano się nad strategiami i konkurencyjnością polskiej gospodarki. Ja wygłosiłem wtedy jako ekspert w tym panelu taką tezę, że mamy pod ręką niebywałą możliwość skorzystania z doświadczenia sąsiadów, gdzie przy tym samym języku, przy tych samych jakby poetach, filozofach, mieliśmy 2 zupełnie oddzielne produkty. W jednym budowano symbol trwałości najlepszych samochodów na świecie, czyli Mercedes, a w drugiej części państwa produkowano Trabanty. I to była kwestia jakości systemu. Tak naprawdę konkurencja i jakby działalność polskiej gospodarki opiera się na tym, czy będzie miała w Polsce w
właściwe warunki. A Polska dzisiaj można porównać do miejsca, gdzie praktycznie trwa nieustanne trzęsienie ziemi. No, nikt nie inwestuje w miejsca, które są zalewowe albo gdzie są permanentne trzęsienia ziemi, a w Polsce tak jest przez permanentną zmianę przepisów. I nie trzeba do tego zatrudniać i tworzyć nowego ośrodka legislacyjnego czy analitycznego bardziej, żeby taką oczywistość wiedzieć, bo to wychodzi z bardzo wielu analiz od lat, które też my produkujemy i dostarczamy kolejnym rządom. Pełna zgoda. Wiemy o tym doskonale, że nadprodukcja prawa w Polsce to jest coś, co nam towarzyszy od wielu, wielu lat. Jesteśmy czasami rekordzistą i liczba stron, które przeczytać musi przedsiębiorca, sięgała nawet kilkudziesięciu tysięcy stron rocznie. I to wiemy, ale ten ośrodek pewnie będzie też służył temu, żeby narysować te kierunki, o których albo zapomnieliśmy, albo osoby, które głoszą, że polska gospodarka powinna iść w tym kierunku, są zbyt słabe. Ale Polska... Ich głos jest zbyt mało donośny i zwyczajnie nie przebiły się, chociaż być może ta droga jest najlepsza dla polskiej gospodarki. Ale nikt z rządowych studiów nie wymyślił, że Polska będzie liderem w produkcji dronów na świecie. To zrobił wyłącznie sektor prywatny, który nie czytając na szczęście żadnych rządowych strategii i nie oglądając się na różne kierunki, które kolejne rządy wyznaczały, po prostu zajął się twardym biznesem, który i tak samo zwąchał. Jesteśmy, jeśli chodzi o rynek dronów, faktycznie jesteśmy w czołówce, tak samo jeśli chodzi o dróg 3D, ale na przykład w skanerach 3D, gdzie już w ogóle jesteśmy liderami, brakuje finansowania. Udało mi się porozmawiać z dwoma osobami, które mają normalnie już działające produkty. Co ciekawe, większość z nich sprzedają na rynki azjatyckie, ponieważ Niemcy, Francuzi, którzy też produkują takie skanery, wolą, pomimo tego, że ich produkty rodzime są droższe, wolą kupować w ramach swojej strategii kupowania produktu pod swoją marką, żeby cała gospodarka zarabiała. Więc... No na przykład nie ma finansowania. Może ktoś, kto będzie siedział w tym centrum analiz strategicznych, stwierdzi, a w tych skanerach to im brakuje finansowania, to może PFR... Absolutnie nie, bo instytucje rządowe przez prawie 30 lat udowodniły, że nigdy nie były w stanie, mając inne okazje ale po to, drodze... Panie Andrzeju, ale to, że kiedyś tak było, te nie. 30 lat, to nie możemy brać i robić z tego projekcji, bo nie wyjdziemy nie, z wielu problemów. Przypomnijmy i grafen, i wiele innych, i niebieski laser, i właśnie te skanery, jak widać. Struktury rządu nie są przygotowane do tego i nakładka w postaci centrum analitycznego tego nie zmieni. Natomiast zmieniłby fakt, gdyby rząd przeczytał te wszystkie do tej pory analizy, być może centrum analityczne powinno najpierw zapoznać się ze wszystkimi możliwymi raportami, które do tej pory w Polsce strategiczne i niestrategiczne były robione i zrobić pewną syntezę. I się okaże, że taki skaner i tak dalej, to wymaga tylko, żeby odblokować na rynku instytucji zajmujących się finansowaniem jakąś drobną rzecz, która przeszkadza. Ale to robi ale to sektor wiemy prywatny. Z kolei tutaj w programie często powtarzamy, że jeśli chodzi o fundusze, które finansują ryzykowne przedsięwzięcia w Polsce, to nie ma tutaj polskich banków, polskich firm ubezpieczeniowych i dlatego też nie, mamy problem z finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć. Nie ma problemu z finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć. Ale te powody są generalnie tylko takie, że kadra menedżerska w bankach obawia się, że to jest zbyt trudne. Tutaj trzeba się męczyć. To nie jest zwyczajne przyznanie kredytu albo nieprzyznanie, tylko tutaj trzeba pomyśleć o przyszłości. Ale banki nie są do finansowania inwestycji w startupy i tak dalej. To jest mylenie. Natomiast zablokowano możliwość funkcjonowania ale wielu dopóki instytucji. Banki, dopóki banki i inne instytucje finansowe nie stworzą takich wehikułów, ale to nie takich banki. Funduszy, to ludzie też nie będą mogli inwestować w to. Nigdy banki nie tworzyły takich wehikułów. Ale kto teraz, panie Andrzeju, a teraz rynek jak kapitałowy, pieniądze z Unii Europejskiej, Polski Fundusz Rozwoju, to są pieniądze z Unii Europejskiej. I tutaj urzędnicy, no to ja mówię, to może banki lepiej, żeby tworzyły, bo ale tam jest szansa na nie to, są że... Od tego. Jeżeli popatrzymy, jak się to dzieje nawet w Unii Europejskiej, nie sięgając do amerykańskich przykładów, to znacznie więcej jest elastycznych różnych instytucji dopuszczonych do prawa funkcjonowania w danym kraju, co powoduje, że te tak zwane startupy, innowacje mają znacznie prościej i łatwiej na swoje
wyjście. Także to od tego instytucja analityczna nie jest, żeby załatwiać pieniądze, czyli pokazywać, gdzie są te pieniądze. To ale na pewno potrzeba osób, czy to będą urzędnicy w Rządowym Centrum Analiz Strategicznych, czy osoby pracujące w funduszach, które potrafią sobie wyobrazić przyszłość i powiedzieć, tak, to ma sens, albo to nie ma sensu. Przyszłość mają, tak jak to Darwin kiedyś w swojej tezie pokazał, nie najinteligentniejsze stworzenia, tylko te, które najszybciej przystosowują się do zmian. Czyli jeżeli będziemy mieć system, który jest podatny na absorpcję wszystkich najnowszych rozwiązań i który nie tworzy administracyjnych barier dla rzeczy, które są wymyślane, dzisiaj te rzeczy, które w Polsce powstają i które nagle się okazuje, że prawo uniemożliwia rozwój technologiczny. W Polsce głównie system prawa jest taki, czego dowody mam praktycznie każdego dnia, że nie przewidział jakiejś technologii i urzędnicy twierdzą, no tak, ale nie przewidzieliśmy takiej technologii. Nie przewidzieliśmy technologii w 1930 którymś roku, jak niektóre akty prawne, albo w 60, albo w 84. I tak dalej, i tak dalej. Stąd warto się skupić na jakości systemu, który by tworzył tylko ramy prawne dla funkcjonowania polskiej gospodarki, a nie próbę wskazania, w którym ona być w kierunku. Bo jak mówię, drony sami przedsiębiorcy znaleźli dla siebie już nie niszę, tylko światowy biznes w postaci produkcji. Polska stała się liderem nie ze względu na jakikolwiek program rządowy i dotacje, tylko dlatego, że przedsiębiorcy mieli z tego zysk realizowany w kontraktach międzynarodowych. Bo ciągle polska armia tych dronów jakoś nie dostrzega, że może być to podstawowe wyposażenie polskiej obrony terytorialnej. A to jest bardzo dziwne, jeśli chodzi o drony. WB Electronics, tak, też mają system namierzania kilka z dokładnością do metra. Firm, które mają światowe rozwiązania, z których polska armia nie korzysta i to można byłoby właśnie się tylko dziwić, ale żeby się nie dziwić, ale pozytywnie podejść. Ale to może podejść. Dzięki Centrum Analiz Strategicznych i osobom, które zajmą się, to może nie będziemy mieli takich problemów. Jeżeli szef Centrum Analiz Strategicznych będzie miał uprawnienia komisarza Unii Europejskiej na Polskę i możliwość wdrażania swoich niebywałych analiz w życie, to tak. Zamiast oczywiście polskiego parlamentu, który do tej pory takie rzeczy spowalnia. Profesor Waldemar Paruch, który ma zająć się tą instytucją, komisarzem raczej nie zostanie, jest z Uniwersytetu w Lublinie. Więc trzymamy kciuki za to, żeby... Jeżeli będzie miał status ministra albo specjalnego pełnomocnika o nadzwyczajnych uprawnieniach, korygowania... Jakie by musiał mieć uprawnienia? Korygowania, jeżeli coś wychodzi z analizy, że należy najszybciej zrobić, to w trybie nadzwyczajnym powinno to się być robione w Polsce. Dlatego prezydent musi mieć prawo wydawania dekretów z mocą ustaw, jak to było w polskim prawodawstwie II Rzeczpospolitej, bo są sytuacje, które wymagają szybkiego działania. No, niedługo konstytucja, która powstała bez Centrum Analiz Strategicznych. Zobaczymy, jakie pytania zostaną zadane, czy powstanie jakaś nowa konstytucja. Panie Andrzeju, dziękuję bardzo dziękuję za udział również. W programie. Państwu dziękuję za uwagę i trzymamy kciuki za Centrum Analiz Strategicznych. Może uda się wykonać pracę, której brakowało i zaplanować działania polskiej administracji w tym kierunku, o którym marzy każdy polski obywatel. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na sumę dnia, a my widzimy się jutro o 18:30 w Ekonomii Flash. Partnerem strategicznym programu był PKO Bank Polski.